Znajdujemy się w tym momencie na stanowisku z maszynami, które rozpoczynały dzisiejsze pokazy Airshow w Radomiu, czyli z wiatrakowcami. A więcej na ten temat to powie Państwu przedstawiciel firmy zajmującej się właśnie wiatrakowcami, pan Wojciech Kowalczyk. Wiatrakowce są to bardzo bezpieczne statki powietrzne. Można się w nich bardzo bezpiecznie czuć w powietrzu. Nie wymagają wielkich umiejętności. Kwalifikacje, które potrzebne są, aby takim statkiem powietrznym legalnie latać, robi się podczas 25-godzinnego lotu treningowego, nazwijmy to, z instruktorem. I już po 25 godzinach takiego treningu można przystąpić do egzaminu. I po zdaniu takiego egzaminu można już legalnie takim statkiem powietrznym latać. Jak wspomniałem, jest to bardzo bezpieczny sprzęt latający, wybaczający wiele błędów, których nie wybaczają samoloty ultralekkie na przykład. Fantastyczne parametry wznoszenia, parametry lotu, bardzo maszyna odporna na turbulencje, na duży wiatr. Nie można robić przeciążeń ujemnych w tym statku powietrznym, natomiast wszelkie inne manewry, które dają wielką satysfakcję, są możliwe do realizowania. To powiedzmy chwilę o pulpicie, który jest przed panem i o tym, jak steruje się takim statkiem powietrznym. Pulpit zawiera najbardziej potrzebne przyrządy, czyli tutaj mamy przyrząd pokazujący prędkość lotu. Tutaj mamy przyrząd pokazujący wysokość, na której się znajdujemy. Wskaźnik paliwa, obrotomierz wirnika nośnego, obrotomierz silnika. Tutaj mamy ciśnienie oleju, temperaturę oleju i temperaturę płynu chłodzącego. Wariometr, który pokazuje, czy lecimy do góry, czy lecimy w dół, czy lecimy poziomo. Drążek sterowniczy, którym się dokonuje prowadzenia głównego, pedały, które służą do kręcenia w lewo lub w prawo, joystick, który umożliwia pneumatyczne trymowanie, żeby na sterze nie było niepotrzebnych obciążeń i to wszystko. Kompas, który służy do orientowania się w kierunku lotu. Jak widzicie Państwo, Airshow w Radomiu to nie tylko pokazy samolotów wojskowych i te w powietrzu i wystawy statyczne. To także to, co czeka nas w przyszłości, czyli alternatywa dla tych, którzy pasjonują się i chcieliby sami latać.